Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef Miejskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O czym będziecie robić konferencję w poniedziałek, bo wiem, że Polskie Stronnictwo robi. Może coś o mundialu? A zaraz panu powiem czemu. Na temat mundialu nie. Będziemy rozmawiać na temat projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, mianowicie o emeryturze bez podatku. Dobrze, to o tym pewnie porozmawiacie państwo z dziennikarzami w poniedziałek. Nie zastanawiałem się, bo kiedy w ubiegły chyba poniedziałek robiliście konferencję mając pretensje do ministra Jurgiela, to zniknął on nam ze świata polityki. No tak. Więc może macie taką siłę sprawczą, że trzeba byłoby teraz dobrze się nad tematem zastanowić i lubu PSL wychodzi na konferencję. Kogo by tu odwołać, kogo odsunąć od władzy, z kogo zrobić mistrza świata, no wszystko jest możliwe. Chcielibyśmy mieć taką moc sprawczą, niestety to tak nie jest. No to była taka zbieżność po prostu okoliczności. Nad ministrem Jurgielem, nie ukrywajmy, zbierały się czarne chmury już od dawien dawna. Dziwiło mnie naprawdę, że w trakcie tej rekonstrukcji rządu, w którym swoje stanowiska stracili między innymi minister Macierewicz, premier Beata Szydło, nie stracił właśnie wtedy tego stanowiska, no ale przyszła kryska na matyska, w końcu minister Jurgiel został odwołany. Zobaczymy, czy nowy minister udźwignie te wszystkie problemy. A widział pan powołanie nowego ministra? Tak. Bo mnie zastanawiało przemówienie prezydenta. Ono zawsze jest kurtuazyjne w momencie, kiedy wyręcza się tekę ministerialną. Natomiast pan prezydent powiedział, że od 2 lat polska wieś rozwija się jak nigdy dotąd. I to jest zasługa między innymi pana Jurgiela. A teraz będzie się rozwijać jeszcze lepiej, bo mamy nowego, jeszcze lepszego ministra. Znaczy ja nie mogę zrozumieć w ogóle retoryki PiS-u, bo to jest jakaś abstrakcja to, o czym oni mówią, bo w momencie, kiedy nastąpiła ta duża rekonstrukcja rządu, to wtedy też chwalono i premier Beatę Szydło, i ministra spraw zagranicznych pana Waszczykowskiego, czy też ministra Macierewicza, że był to najlepszy minister obrony narodowej od czasów Okrągłego Stołu. No to w takim razie, jeżeli było tak fantastycznie i było tak dobrze, że to dlaczego nastąpiły te zmiany? Jak w piłce nożnej, wie pan, jak się zmienia Lewandowskiego na boisku, to nie dlatego się zmienia, że on jest słaby, tylko się zmienia, żeby teraz wszedł młody chłopak z Lubuskiego, na przykład urodzony w Gorzowie, żeby on wszedł na boisko i sobie pokopał na mundialu. No tak, znaczy tutaj takich analogii w tych zmianach rządowych jakoś tak nie dostrzegam. Ja osobiście słabo bardzo oceniałem, szczególnie ministra spraw zagranicznych, który skompromitował się wielokrotnie na arenie międzynarodowej, a także słabo oceniałem rządy Beaty Szydło, bo doprowadziły do tego, że ta retoryka, która mówiła o tym, że wstajemy z kolan. Ja myślę, że właśnie my na tych kolanach teraz leżymy, jeżeli chodzi o Europę, co właśnie mówiliśmy o tej, na tej konferencji prasowej, o której pan wspominał, gdzie naprawdę ten budżet, który został przedstawiony przez Komisję Europejską po 2020 roku, jest dla Polski niekorzystny. Wie pan, ja już słyszałem takie głosy z prawej strony sceny politycznej, że skoro teraz dają nam mniej, a za moment w ogóle nam nie będą dawać, to po co oni nam? Po co nam ta Unia? Ale to ja zawsze mówiłem, że polityka zagraniczna to jest taka jakby analogia, jak my mieszkamy gdzieś na danym osiedlu i jak my żyjemy z tymi naszymi sąsiadami. Jak dobrze żyjesz z sąsiadem i wyjeżdżasz, a masz kota na przykład, to ten sąsiad ci tego kota będzie doglądał, czy twojego pieska, czy zaopiekuje się, będzie obserwował, czy tam ktoś się nie kręci. Natomiast jeżeli my się skłóciliśmy w zasadzie ze wszystkimi, to z kim my dzisiaj mamy negocjować ten budżet? Z Węgrami, którzy mają też niewiele do powiedzenia. No, świetnie rozgrywają zazwyczaj. Oczywiście, oni oczywiście też świetnie rozgrywają, bo mimo tego, że niby wspierają Polak, Węgier, dwa bratanki, nie przeszkadza im to, żeby prowadzić także zaawansowane rozmowy biznesowe na przykład z Putinem. Także ta polityka, którą my prowadzimy, no niestety niekorzystną politykę. Teraz właśnie zbieramy żniwo tego, tak? Czyli te pieniądze unijne po 2020 roku będą mniejsze. Oby nie były jeszcze mniejsze. Myślę, mówi się dużo już o tym, że może w ogóle za moment stanąć pod wielkim znakiem zapytania dzielenie pieniędzy na inne kraje członkowskie Unii, bo już mówi się, że ta, nazwijmy to pierwsza Unia, stara Unia, najsilniejszych, największych krajów, myśli o tym, żeby stworzyć sobie własny budżet i przede wszystkim w oparciu o te kraje, które weszły do strefy euro. Czyli mamy jeden wielki budżet unijny dzielony na kraje w strefie euro. Polska nie jest w strefie euro,
i do 2021 roku pewnie nie będzie w strefie euro. Mówi się pewnie o tym, że taki wspólny budżet mógłby zaistnieć. Takie rozmowy są prowadzone na najwyższych szczeblach. Pojawia się wiele takich właśnie dywagacji, między innymi te, o których pan redaktor teraz wspomniał. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my sami doprowadziliśmy do tego, że w tych rozmowach nie uczestniczymy, tak? Bo ja powiem szczerze, że to nie jest moja opcja polityczna, na przykład Platforma Obywatelska. Niemniej jednak, kiedy Donald Tusk zostawał prezydentem Europy, ja czułem dumę, naprawdę, że Polak zajmuje tak wysokie stanowisko. W Europarlamencie jesteście w jednej frakcji. Oczywiście, jesteśmy w jednej frakcji w Europarlamencie, ale także zajmowaliśmy bardzo wysokie stanowiska i mieliśmy wpływ, nie ukrywajmy, mieliśmy wpływ na naprawdę kluczowe sprawy dotyczące Unii Europejskiej. Co prawda, czasem nie zgadzałem się z tą polityką, choćby na przykład z polityką imigracyjną, z tymi uchodźcami, kilka innych rzeczy też. Widać było, że po prostu jest to troszeczkę Unia dwóch prędkości, że te duże kraje, takie jak Niemcy, Francja, nadają jednak ton tej polityce. Niemniej jednak potrafili, ten nasz głos był słyszany, potrafiliśmy przyblokować, nieraz wywalczyć coś dla siebie. A teraz po prostu nikt nie chce z nami rozmawiać. No inna sprawa jest taka, że już od dłuższego czasu mówiło się o tym, że będzie się zmieniała polityka Unii Europejskiej, na przykład jeśli chodzi o funkcjonowanie Funduszu Spójności. Ja w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku, nie pamiętam już dokładnie kiedy, w Brukseli rozmawiałem z profesorem Rosatim, on już wtedy zwracał uwagę na to, że myślmy o tym, bo zmienią się trochę priorytety. Powiedział tak może kolokwialnie, ale najbardziej obrazowo. Nie będzie pieniędzy na asfalt. Skończą się pieniądze na asfalt i nie będzie już pompowania pieniędzy do takich krajów, na przykład jak Polska, żeby budować sobie kolejne drogi czy autostrady. Po prostu koniec. Teraz będzie inna polityka unijna. Znaczy, odnotowaliśmy na pewno wielki skok cywilizacyjny. Pamiętam przecież Mistrzostwa Europy w 2012 roku, kiedy w zasadzie na ostatnią chwilę oddawaliśmy kolejne odcinki autostrady. Powstawała cała infrastruktura sportowa, stadiony, drogi. Ludzie się już tak przyzwyczaili do tego, że mamy narodowy, wie pan, że mamy kilka jeszcze innych potężnych, przepięknych aren w naszym kraju, że teraz młodemu człowiekowi powiedzieć, że jeszcze 10 lat temu nie było czegoś takiego, ale w Polsce to nie uwierzy. My mamy bardzo dobrą pamięć, ale krótką. Tak. Ja, panie redaktorze, powiem tak. W 2005 roku wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie uczyłem się za darmo języka angielskiego w koledżach angielskich. Oni otrzymywali na to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Oni po prostu otrzymywali pieniądze, które były... Żeby taki Dąbrowski przyjechał. Żeby taki Dąbrowski, czy tam inni Kowalscy tak mogli uczyć się tego języka. Jest rok 2018 i my mamy takie pieniądze, żeby na przykład Ukraińców uczyć naszego języka, tak? Czyli 13 lat. Niedawno byłem w Bośni i Hercegowinie. Oni teraz korzystają z funduszy przedakcesyjnych. Czyli oni są kolejne 13 lat za nami. I naprawdę należy cofnąć się troszeczkę w czasie, przypomnieć sobie, gdzie my byliśmy i co osiągnęliśmy dzięki Unii. I naprawdę ja dzisiaj, nie można być takim niewdzięcznym. My naprawdę dużo na tym zyskaliśmy. Powiem panu, że jakiś czas temu, to będzie obrazowy przykład, spotkałem na deptaku zielonogórskim kolegę, którego nie widziałem dobrych kilka lat. On mieszka od kilkunastu lat na Wyspach Brytyjskich. Mówił, że jadąc tutaj do Polski, jechał samochodem, akurat się tak złożyło, nie wiem dlaczego, ale musiał przyjechać samochodem. I martwił się najbardziej o to, że dojedzie do byłej granicy i będzie się tłukł po tej trójce, którą mieliśmy taką, jaką mieliśmy. Przyjechał w miarę niskim samochodem, więc mówi w tych kolejnach, tak drżąco się myślał o tym kawałku drogi. Mówi, że był w ciężkim szoku, że przejechał po prostu właściwie nie zmieniając warunków drogowych w stosunku do tych, którymi przejechał pół Europy. Mówi, niesamowite. Warunki drogowe bardzo się poprawiły. Niemniej jednak myślę, że rząd polski powinien zabezpieczyć duże środki na, szczególnie na drogi gminne i powiatowe. Jak pokazują statystyki Komendy Głównej w Gorzowie, ostatnio właśnie się nad tym pochylałem, to właśnie na tych drogach dochodzi do dużej śmiertelności i wypadków. Czasem są to drogi, które pozostawili nam Niemcy w spadku, kiedy opuszczali to województwo i tam właśnie należałoby te pieniądze skierować. Przez kilkadziesiąt lat są tylko łatane, jeśli są łatane. Tak. Natomiast te główne ciągi komunikacyjne tutaj naprawdę cały czas są ulepszane. Szkoda tylko, że te autostrady, które powstały, są dwupasmowe, bo na pewno komfort jazdy byłby znacznie większy. Dziwią mnie też te ogromne ceny, które płacimy na autostradzie tej A2. Też powinny się odpowiednie służby tym zająć, bo to nie może być tak, że mamy najdroższe
autostrady w Europie. Natomiast na pewno komfort jazdy w przeciągu ostatnich 10 lat znacznie, to był potężny skok, to był 7-milowy krok, bym powiedział, bo też pamiętam czasy, kiedy podróżowałem samochodem choćby do Warszawy, to były kilkugodzinne podróże drogami, kiedy z prędkością 60-70 km na godzinę, gdzie możemy naprawdę śmiało w 4,5-5 godzin spokojnie do tej Warszawy dojechać i należy po prostu doceniać to, co udało nam się zrobić. I zwiększyło się też bezpieczeństwo, co do tego oczywiście, nie ma absolutnie oczywiście. Wątpliwości, to też pokazują statystyki. Jak mówimy o 7-milowych krokach, to przenieśmy się do Zielonej Góry. Ciekaw jestem, jak spojrzy pan na pomysł 7-milowy pana Andrzeja Żywienia z Nowoczesnej, który mówi, że ma swój autorski patent na to, jak odkorkować miasto, a co za tym idzie, doprowadzić również do tego, żeby za darmo powstało więcej miejsc parkingowych. Chodzi o to, żeby każdy z nas miejscowych, a też tych, co mieszkają pod Zieloną Górą, jadąc codziennie do pracy, czy po prostu do miasta, do centrum, nie jeździł sam, nie woził powietrza, tylko zabierał ze sobą sąsiadów. Dzisiaj ja pana zabieram, plus, nie wiem, pańską małżonkę szanowną i swoją, jutro pan robi to i tak sobie jeździmy, oszczędzamy na benzynie, przyjeżdżamy do miasta, jest gdzie zaparkować, bo co czwarty zielonogórzanin przyjechał. Powiem tak, niektóre rzeczy w teorii brzmią fantastycznie. To jest pięknie, mi się pomysł bardzo podoba. Tak, natomiast w praktyce powiem tak, pracuję w urzędzie, dużo osób, które pracują ze mną, mieszka w pobliżu mojej jakby okolicy i już nieraz próbowaliśmy robić tak, że będziemy jeździć w trójkę, w czwórkę. Powiem tak, każdy z nas, gdyby to była tylko podróż do pracy z domu, i z pracy. Tak, to by naprawdę było ok. Natomiast co się okazuje? Ludzie mają dzieci, po pracy muszą jechać do przedszkola, czasem robią przy okazji zakupy. To by naprawdę... Można robić wspólnie zakupy, można mieć dzieci w tym całym przedszkolu. Można robić tak, że wie pan, ja w tym tygodniu płacę, w przyszłym tygodniu pan płaci. O, to jest jeszcze można bardziej rewolucyjne. To będzie taki program Odkorkować Miasto Plus, to można by było rozszerzyć. Natomiast powiem tak, w teorii to są naprawdę fajne pomysły i fajne tezy, natomiast w praktyce to się nie sprawdzi. I wszyscy to powtarzają od lat. Ja pamiętam kiedyś nawet bardzo mocno zwracał na to uwagę Jeremy Clarkson, znany z programu Top Gear, który też wytykał i śmiał się z tego, że przeciętny Anglik po drodze porusza się sam samochodem, a potem narzekają ci sami Anglicy, że droga jest zakorkowana. Mówi, a jakbyście jechali we czterech, a jakbyście mieli jeszcze busa 9-osobowego i jechali w 9, to już w ogóle zrobiłby się luz na trasie. Nie, no mówię, w teorii, czysto teoretycznie rozpatrując, że jedziemy z punktu A do punktu B, czyli do pracy i później z punktu B do A do domu, to ok, ale tak jak powiedziałem, ludzie rano zawożą dzieci do przedszkola, odbierają dzieci, robią zakupy, załatwiają wiele innych spraw, choćby, nie wiem, sprawy bankowe na przykład, to się nie sprawdza. To może chociaż w jedną stronę. No, może chociaż w jedną stronę, tylko później jak wrócić. Nie? Rowerami będzie wypożyczalny. Rowery miejskie. To właśnie fajnie, że poruszyliśmy ten temat, bo to będzie też pewna kwestia, która odkorkuje te miasto. Widzę po prostu, jak bardzo popularne rowery miejskie są w innych miastach. Ostatnio byłem w Szczecinie u mamy i powiem szczerze, że przy jednej stacji w ogóle rowera nie było. Tak dużo ludzi, a mamy teraz cudowne lato, no bo... Wie pan, bo często jest tak, słyszymy, kolega jeździ na rowerze, oglądamy na Facebooku, ten pojechał 200 km, tak. Ten jedzie sobie rekreacyjnie w weekend, nie wiem, gdzieś tam. Wczoraj konferencja prasowa, zapraszają nas Niemcy do Spreewaldu, mają 1000 km tras rowerowych w malowniczym terenie, mówią, przyjedźcie do nas, nie bierzcie rowerów, wypożyczycie sobie po kosztach na miejscu. I wiele osób widzi, że jest moda na rowery, ale mówi, ale jak mam pójść do sklepu i kupić nie Chińczyka tam za kilkaset złotych, który mi się rozsypie, tylko porządny rower, to może jednak kupię sobie coś innego. Ale jak będą wypożyczalnie, ci ludzie dużo szybciej przekonają się do tego, że można, tak? Zwłaszcza, że de facto będzie można praktycznie za darmo jeździć tymi rowerami. Tak, bo to do 20 minut... Tak, 20 minut oddaje, 20 minut oddaje. Patrząc na Zieloną Górę, to ta nasza centrum w zasadzie jest skupione w tak bardzo mocno blisko i tutaj dojechać też z jednego punktu do drugiego punktu to jest w starych kwestia... granicach to zawsze w 20 minut się zmieścimy. Na pewno i na pewno wielu osób, tak jak pan redaktor wspomniał, się przekona, bo zakup rowera to jest jedna rzecz, później trzeba go troszeczkę serwisować, trzeba o niego dbać. Trzeba mieć go gdzie trzymać. I trzeba mieć go nie gdzie trzymać. Nie każdy ma garaż, nikomu się chce targać na 10. piętro rower. Na tak?
Natomiast tutaj pomysł jest jak najbardziej sprawdzony. Przecież nie jesteśmy tutaj pionierami w tej dziedzinie i na pewno to doprowadzi do tego, że więcej osób będzie korzystało właśnie z tego środka lokomocji, a nie na przykład z samochodu czy z autobusu. Dużo mówi się o budżecie obywatelskim. Ja przeglądam te wszystkie propozycje, które tam są. Są pomysły, które mi się podobają, są pomysły, które mi się mniej podobają. No, jestem mieszkańcem Zielonej Góry od urodzenia, mogę nawet powiedzieć, więc mogę sobie wybierać według gustu. Ale powiem szczerze, że wczoraj spotkałem się z seniorami, którzy też zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego, a że to moja bliska okolica, to się mocno nad tym zastanowię, bo pomysł jest świetny. Pomyśleli sobie, postawmy miejsce, w którym jest solanka, to się nazywa tężnie. Mhm. Mini tężnie w ogrodzie botanicznym. I mają ku temu bardzo fajne argumenty, bo dużo się mówiło o tężniach w Zielonej Górze. No, tak? Tylko mówiono o tężniach, które mogą kosztować milion i tak dalej. Oni mówią, zróbmy na początek wersję budżetową, wersję mini do 200 tysięcy złotych. Wymyślili sobie wszystko dookoła, naprawdę odrobili lekcje, byli zorientowani. Ja kiedy z tymi starszymi osobami rozmawiałem, byłem nawet zdziwiony, że już wiedzą wszystko, co, gdzie i jak. U tego się nie opłaca na przykład zamawiać, bo konstrukcja jest droższa, to konstrukcję można gdzie indziej. I do tego mówią w ten sposób. Postawmy to w ogrodzie botanicznym, odpada nam pilnowanie. Już nie musi być idiotoodporna, bo teren jest ogrodzony. Tak. Odpada kwestia, nie wiem, sprzątania tego miejsca i tak dalej, a przy okazji mamy nową atrakcję w ogrodzie botanicznym. Jak przyjdzie babcia z wnuczkiem, to wnuczek może sobie biegać, a babcia sobie usiądzie i pooddycha. Fajne. Jak dla mnie fajne. Ja byłem zwolennikiem tej inwestycji. Zresztą ja jestem zawsze proinwestycyjny. Wszystkie rzeczy, które podnoszą atrakcyjność regionu, atrakcyjność Zielonej Góry, które są jakąś tam ciekawostką turystyczną, to jestem jak najbardziej za. Jedna z pań, która wczoraj przedstawiała ten projekt, mówi, że ona jeździ systematycznie do Inowrocławia zimą i latem. Nie znała się specjalnie na technologii, nie wiedziała, jak to działa, ale mówi, czy zima, czy lato, jadę, oddycham tam. Mówi, bardzo dobrze się czuję. Po tym mówi, że ma jakieś tam stany alergiczne i dla niej to jest rewelacyjne. A jak będzie w Zielonej Górze, ja mam dużo czasu, tak? Ja jestem na emeryturze, nie pracuję, ja sobie pójdę w dzień, ominę tłok w ogrodzie botanicznym i też będę mogła pooddychać, nie muszę do Inowrocławia zasuwać. Tak? Panie redaktorze, myślę, że każdy, kto był w Ciechocinku, był na tężniach. Oczywiście. Bo jest to największa atrakcja. Pojechać do Ciechocinka i nie zobaczyć tężni. No właśnie. I dlatego oczywiście były głosy sceptyczne, kiedy, ja pamiętam, to chyba radny Binek proponował budowę tężni. W Parku Tysiąclecia, chyba druga miała być gdzieś w okolicach, tak, Wzgórza Winnego. Natomiast kwestia jest tego typu, że to jest bardzo fajny pomysł i uważam, że nawet ta mini tężnia, która będzie w tej wersji właśnie mini, zacznijmy na kilkanaście mini, osób, tak, taka mini, na pewno będzie przyciągała osoby. Szczególnie osoby starsze, które właśnie wierzą w magiczne uzdrowiskowe właściwości takich tężni. Powiem panu, że a propos tego, jaki to jest projekt, już zostawmy to, czy to byłaby tężnia, czy coś innego. Mi się podoba zaangażowanie tych osób, bo oni uwierzyli w pomysł. Starsi ludzie, tak, w wieku naszych rodziców i starsi, mają co robić, tak, bo trochę się wysilili, musieli poszukać w Polsce, gdzie to się robi, jak to się robi. Znają walory tego miejsca, co więcej, chodzą między sobą i mówią o tym, namawiają innych, mówiąc, jakie to świetne rozwiązanie. Pewnie agitują w jakiś sposób, żeby ktoś im za tym zagłosował, ale to jest ta idea partycypacji, tak? Bo tak. Oni wykonują jakąś konkretną pracę. Nie, że zgłosili projekt i powiesili jedną ulotkę gdzieś tam na klatce schodowej, tylko chodzą i rozmawiają i są przekonani o tym, że to jest słuszne i że im się uda. Ja jestem bardzo zbudowany tym, że obserwuję ostatnimi czasy taką wzmożoną aktywność seniorów, nie tylko w Zielonej Górze, ale także w województwie, bo jeżdżę dużo z racji pracy zawodowej, pracuję przecież na obszarze wiejskich i z seniorami się spotykam, którzy ostro działają w uniwersytetach, czy też w kołach gospodyń wiejskich. I tutaj też się cieszę, że seniorzy w tej swojej jesieni życia, w tym okresie potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, potrafią właśnie zmobilizować się, zaktywizować. Mają co robić, tak? Nie siedzą w domu, nie oglądają tylko telewizji, tylko po prostu prężnie działają. Kiedyś mówiono, że seniorzy cały czas narzekają. No to teraz mają mniej powodu do
na rzekach, jeśli nie, ale zajmują się powiem szczerze, że mieszkałem w wielu miejscach i w kraju, i w Europie, natomiast w Zielonej Górze od samego początku byłem mocno zdziwiony, jak bardzo aktywni mieszkańcy są, jak bardzo chcą uczestniczyć w życiu miasta. Zaczynało się od tego właśnie, bo działałem gdzieś tam w różnych takich dziedzinach związanych może z kulturą i sportem, natomiast widzę, że ta grupa ciągle się poszerza o nowe grupy społeczne, tak? Teraz mówimy o seniorach. I to jest budujące. To jest budujące, że zielonogórzanie chcą uczestniczyć w życiu miasta i uczestniczą. Jeśli chcą, mają taką możliwość, jeśli nie chcą, tak, to po prostu nie uczestniczą. A tak a propos seniorów, to mi się przypomniało, że chyba w przyszłym tygodniu startują półkolonie dla seniorów. To była świetna sprawa, takie, które są organizowane przez PKPS. Trzeba sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że od przyszłego tygodnia seniorzy będą mogli sobie jeździć na półkolonie. Wydawałoby się dziwnym pomysłem, natomiast się sprawdza, oni są zadowoleni, to jest najważniejsze, bo organizowane jest to z myślą o nich. Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna, można o nich zapominać, a wręcz przeciwnie, należy im jak najbardziej ułatwiać właśnie wszelkiego rodzaju aktywizacje, organizować dla nich także właśnie takie półkolonie, spotkania. To jest potrzebne. Na koniec, panie Arkadiuszu, wróżenie z fusów. Dla seniorów i dla młodzików, powiedziałbym nawet. Wynik w niedzielnego meczu, proszę. Dać ludziom szansę, jeżeli ktoś lubi potem do bukmachera pójść, ale nie wie jak obstawić. Panie redaktorze, to będzie mecz o wszystko i dla Kolumbii, i dla Polski. Myślę, że to będzie mecz walki. Zobaczymy zupełnie inną reprezentację, ale także nie należy zapominać, że Kolumbia możemy także ma... Możemy zobaczyć inną Kolumbię. Tak, Kolumbia także ma nóż na gardle. Mecz walki, Polska wygra 1-0, to będzie mecz po prostu, która drużyna popełni błąd. Wierzę w to, że popełni go Kolumbia. Będzie 1-0 dla Polski i ostatni mecz to będzie mecz o wyjście z grupy i też wierzę, że tych samurajów pokonamy, że polska ciupaga pokona te japońskie karate i wyjdziemy z tej grupy. Niemniej jednak wiem, że czeka nas bardzo emocjonujący, pełen walki mecz. A że wiara czyni cuda, może się zdarzyć tak, że rzeczywiście będzie tak, jak przepowiedział pan Arkadiusz Dąbrowski. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.